Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Onet Opinie. Moim państwa gościem jest dzisiaj Paweł Kowal. Dzień dobry. Poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Zgadza się, dzień dobry. Kto wygra wojnę o Najwyższą Izbę Kontroli? Marian Banaś czy Jarosław Kaczyński? Myślę, że to zaszkodzi, ale to ja od dawna to mówię. To poważnie zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość przez to straci władzę. Nie przez działania pana Mariana Banasia. Oni stracą władzę przez pychę. Dlatego, że uważali, że nad wszystkim panują. I w pewnym momencie do ich sposobu myślenia wkradła się taka oto idea, że co chcą, to mają i nie ma żadnych przeszkód przed nimi. I okazało się, że coś przeoczyli. Przeoczyli we własnym gremium jakieś poważne błędy. A potem w kampanii wyborczej ukrywali przed opinią publiczną informacje na temat tego, jak mamy, na temat prawdziwości zarzutów wobec pana Mariana Banasia. Proszę zwrócić uwagę, mijały tygodnie, a oni milczeli jak zaklęci i mówili, tak samo byśmy za nim głosowali. Ale oni tak zawsze robili właśnie. To mnie jedno dziwi, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze dusiło te afery. To znaczy udawało, że ich nie ma. A tym razem Jarosław Kaczyński zdecydował się na otwartą wojnę. Dlaczego? A ta sprawa miała wyjątkową skalę. Ze mnie się niektórzy naśmiewali, kiedy powiedziałem, że to jest sprawa... Ja przyznaję, że ja też ironizowałam na ten temat, jak pan mówił, że to jest na skalę dymisji, znaczy wcześniejszych wyborów. Ja uważam, że ta sprawa ma skalę dlatego, że oni nie byli w stanie, mówię o obozie władzy, przypilnować tego, kto jest szefem Krajowej Administracji Skarbowej. To jest kluczowe miejsce w Polsce, jeśli chodzi o wpływ na przedsiębiorców, na ich losy i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy w jakimś innym miejscu w Polsce jest skoncentrowane więcej władzy, a później Najwyższa Izba Kontroli. I ta ich pewność siebie, że mogą nie reagować na pytania opinii publicznej. Ja nikogo nie oskarżam. Ja tylko mówiłem w Krakowie, szczególnie w kampanii wyborczej. Jeżeli są tak poważne zarzuty i zbliżają się wybory, a jest jeszcze 3 tygodnie, to powiedzcie, co na ten temat wiecie. A oni milczeli jak zaklęci, bo uważali, że im wolno. A więcej... A może nie wiedzieli? Wszystko było jasne moim zdaniem już od dawna i wszyscy to wiedzieli, że wiedzą. Więcej, posłowie Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami mówili... To po co wybrali Mariana Banasia? Znaczy, po co sobie zrobili ten problem? Tutaj zagadek jest bardzo dużo, bo każdy zarzut wobec Mariana Banasia jest przecież zagadką. To o tym będą filmy, o tym będą książki, bo to jest w ogóle popkulturowe dodatkowo jeszcze. O charakterze Mariana Banasia będą książki. Ja jestem pod wrażeniem tego, jaki on ma twardy charakter, bo on stanął przeciwko całemu obozowi władzy i opozycji. I chodzi o to, że nie znam drugiego, nie spotkałem chyba kogoś, kto był przez 60 parę dni codziennie bombardowany tak poważnymi zarzutami, w ogóle na nie nie odpowiadał, a jeszcze się odwinął, prawda? Ale to są jakby drobiazgi, bym powiedział. Takie przypisy, które kiedyś będą miały znaczenie. Mi chodzi o obóz władzy, o odpowiedzialność premiera, odpowiedzialność najważniejszych osób. Jak to jest, że najpoważniejsze osoby w obozie władzy kilka dni przed wyborami po to, żeby nic nie stracić, żeby jeszcze mieć tych paru posłów, mówią, my byśmy dzisiaj głosowali też za Banasiem, a kilka dni po wyborach mówią, niech on zmyka, powinien się natychmiast podać do dymisji. Gdzie jest prawda w tym wszystkim? Gdzie jest jakaś elementarna uczciwość? Dlaczego ktoś, kto jest u władzy, uważa, że nie musi w ogóle się liczyć z żadnymi normami etycznymi? A w ogóle jeszcze jest inne pytanie, bo Banaś był gotów podać się do dymisji, według mojej wiedzy, po tym spotkaniu z Mariuszem Kamińskim i z Jarosławem Kaczyńskim na Nowogrodzkiej. Tylko wtedy, po tym jego jakby... dobrowolnej deklaracji dobrowolnego zrzeczenia się stanowiska, ostrzał z Nowogrodzkiej zamiast się zmniejszyć, to się zwiększył. No, z kwestii ich błędów taktycznych już to powiedziałem, że to też jest drugorzędna sprawa, chociaż oczywiście bardzo interesująca, bo przecież to jest tak, że Marian Banaś, jak rozumiem, zrozumiał, że czy odejdzie, czy nie odejdzie, to z punktu widzenia jego przyszłości wychodzi na to samo, że będzie miał jakieś kłopoty, które będą pochodziły z obozu władzy. A co będzie dalej, jak pan myśli? Ta sprawa będzie długotrwała, będzie toczyła obóz władzy, będzie wciągała kolejne osoby, będziemy się dowiadywali o kolejnych faktach. W ludziach rodzi się jakiś gniew. Ja to słyszę, jak rozmawiam w tej chwili nie tylko z wyborcami, ale z różnymi znajomymi, także tymi, którzy głosowali na PiS. Bo po prostu istota polega na tym, że ludzie, nawet niektórzy na takiej półironii mówili, to jest dobra zmiana, uśmiechali się, ale wierzyli, że przynajmniej intencje były dobre. Już wiedzieli, ludzie już dawno wiedzą, że to wykonanie
nie jest złe. Ale mówią, ale intencje były dobre. A teraz nagle widzą no, to hasło Republika Banasiowa, prawda? Że tak naprawdę ono oddaje, jaki jest charakter tej władzy. Że po prostu ten cynizm, żeby nie powiedzieć ludziom prawdy przed wyborami, żeby zagłosowali tak, jak my chcemy, a później się zobaczy. Ale panie pośle, ale sondaże są dobre, tak? Gdzie ci ludzie widzą? Gdzie są ci ludzie? Proszę zwrócić uwagę, jak takie rzeczy powoli docierają do opinii publicznej. Ja po prostu nauczyłem się w polityce, że jeżeli ktoś przekroczy pewne normy etyczne, to go kara spotka. Tyle, koniec, kropka. Obóz władzy w tej sprawie przekroczył normy etyczne. Nie chodzi tylko o to, co się realnie stało, co nie, bo nigdy nawet nie schylono się, żeby opinii publicznej wyjaśnić te zarzuty, które płynęły od dziennikarzy, a były to poważne zarzuty od poważnych dziennikarzy. Po prostu kpina, milczenie, no, okłamywanie. Służby wyjaśniały rok czasu dochodzenia i później wnioski. Czy pani potrafi cokolwiek powiedzieć na temat jakiegokolwiek zarzutu wobec Mariana Banasia? Bo raport jest tajny, ale wypracowany. Naprawdę uważamy, że nic się obywatelom nie należy? Że można w Polsce postawić tak poważne zarzuty i okryć je później milczeniem, powiedzieć powiemy wam albo nie powiemy? Jacek Sasin mówił wczoraj, dzisiaj to opozycja niestety bierze odpowiedzialność za to, że prezes NIK nadal będzie pełnił swoją funkcję. Dlaczego jako opozycja pomagacie Marianowi Banasiowi? Dlaczego nie chcecie zmienić konstytucji? To jest kompletnie niepoważne, co mówi Jacek Sasin. I ja uważam, że czasem trzeba się ograniczyć troszeczkę, jak się jest szczególnie wicepremierem w takich... No dlaczego niepoważne? No to jest jedyna szansa w tej chwili na usunięcie... Z tą sprawą opozycja nie ma nic za nic wspólnego. Jest coś takiego jak odpowiedzialność polityczna. To jest, ja zawsze mówię, odpowiedzialność polityczna to jest minimum. Bo jeżeli pani narobi jakiś błędów w życiu, to ma pani odpowiedzialność karną, ma pani różne kary i tak dalej. Odpowiedzialność polityczna właściwie dotyczy honoru. I ludzie, którzy wzięli za coś odpowiedzialność polityczną, nawet tego honoru nie są w stanie swojego uruchomić. Tylko mówią nie to mają... inni. To tamten, to tamten, to tamten. Nie wydaje się pani to żałosne. PiS nie ma honoru? Mają większość. Znaczy politycy PiS ja opisuję honoru. Sytuację. Odpowiedzialność polityczna gdzieś na końcu dotyczy honoru. I ktoś podnosi rękę, powiedzmy, w październiku, listopadzie, nie pamiętam, kiedy było dokładnie głosowanie, a kilka miesięcy później mówi, to tamten jest winny. Przecież to jest żenujące. Jak w ogóle poważny, dorosły mężczyzna może takie rzeczy opowiadać? 235 głosów mają w Sejmie. Mogą zmieniać ustawę. Mogą robić, co chcą. Niech powiedzą wreszcie. Tak jak się wszystkim chwalą od rana do wieczora tym, że słońce wstaje i zachodzi, się chwalą. Niech powiedzą, a to nam się nie udało. Za to my ponosimy odpowiedzialność. A nie szukają po mieście i po całym Sejmie innych. No ale ustawą nie mogą usunąć pana Mariana Banasia. Mówił pan w rozmowie z Faktem, w rozmowie ze mną zresztą, że rząd Morawieckiego nie przetrwa do końca kadencji. Skąd to przekonanie? Tak czuję. To nie jest analiza politologiczna. Można mnie z tego rozliczyć za kilka lat. Ja po prostu widzę, co się dzieje. Wyczuwam po pierwsze ten gniew u ludzi narastający. Po drugie widzę marazm tego rządu. Rząd nie zaproponował niczego nowego. Po trzecie ten rząd jest rozdarty wewnętrznymi konfliktami. Jutro jest na przykład są sprawy klimatyczne. Proszę zrobić taki sprawdzian. Ile osób w Polsce w rządzie zajmuje się sprawami klimatycznymi? Jest minister od klimatu, jest od środowiska, pan Woś. Pani minister Emilewicz ma kwestię czystego powietrza. Minister... No to chyba dobrze, że tyle ludzi się zajmuje tak pani myśli, no, ochroną środowiska. Jest, no nie wiem, jest no, jeszcze, może będą skuteczniejsi. Jest jeszcze, do tego trzeba dołożyć oczywiście ministra do spraw europejskich. I to chyba jeszcze nie wszystko, prawda? Bo pewnie jeszcze coś jest w rolnictwie, to już nie sprawdzałem. I my jedziemy na szczyt. Nie wiemy, co będzie naszym sukcesem, co klęską. Dzisiaj czego oczekujemy. Na ten szczyt. Nie jesteśmy przygotowani. Proszę zobaczyć, jak oni rządzą. Jedna z najważniejszych spraw. Kompletnie rozproszone kompetencje. Nie wiadomo właściwie, o co my zabiegamy. Tylko krzyczenie i krzyczenie. Nie no, jedzie premier i premier będzie, rozumiem, załatwiał no i co, pani, tę sprawę w imieniu wszystkich tych ministrów. Przecież widzę, że pani się uśmiecha kącikami ust. Bo pani też wie, tak samo jak ja wiem, że oni nie są w stanie określić dzisiaj, co będzie sukcesem, a co będzie klęską. Nie wiedzą, o co grają. Podpiszą jakiś blankiecik w Brukseli, że się zgadzają na neutralność klimatyczną, a później polscy urzędnicy będą i nie dogadają tego.
A później polscy urzędnicy będą chodzili tam, błagali po tych korytarzach Brukseli. Więc są te powody etyczne. Ale zawsze, są powody złej organizacji. Z tym kłopot akurat z klimatem i Brukselą zawsze mieliśmy kłopot. To trzeba przyznać, że wszystkie poprzednie rządy również. Ja akurat nie przyjmuję takich argumentów, że zawsze był kłopot. Bo wiesz, jeśli ktoś miał kłopot, to niech się nauczy. A jeśli inni mieli kłopot, to ten następny, co mówi, przychodzi i mówi, że jest lepszy, niech zrobi lepiej. No to właśnie jest trochę takie, to jest część tego naszego, takiej naszej trochę przedszkolnej mentalności. No mieliśmy kłopot niejednokrotnie, no ale czas minął, myśmy dorośli, ten rząd powiedział, że jest najlepszy w historii, wszystko ma najlepsze, no to niech się przygotuje do tego klimatu. To zobaczymy, co będzie. Wyłączę się na dłuższy czas i skupię się na sprawach rodzinnych. Pamięta pan, jak mówił to w 2015 roku? Z polityki. No i tak było. O mnie mowa? No oczywiście, no że się, no to tak. Ale było, po co panu ten powrót do takiej polityki, tej naszej przaśnej? Dzisiaj w Sejmie znowu toczy się dyskusja o tym, czy zdjąć krzyż ze ściany, czy ten krzyż powinien tam wisieć. Nie żenuje to pana? Trochę, ale oczywiście, że żenuje. Tak samo jak żenowała mnie w ostatnich dniach dyskusja o literaturze w kontekście Olgi Tokarczuk. Dużo rzeczy mnie żenuje. Z jednej strony ludzie, którzy mnie obserwują, nie wiem, zakładam, że pani jest mi życzliwa, czy życzliwi, mam po co to panu, ale codziennie spotykam ludzi, którzy mówią, dobrze, że pan wrócił, jest pan jednym z niewielu takich trochę innych, prawda? Więc może na te 4 lata, to nie znaczy, że na zawsze, może na te 4 lata potrzeba w polityce kogoś, kto trochę inaczej na to patrzy, ma troszeczkę więcej dystansu i też jest trochę samokrytyczny, prawda? Bo ja potrafię też powiedzieć o sobie, o swojej przeszłości samokrytycznie, po to, żeby inni też pomyśleli, nie wszystko robimy dobrze. A jak będzie dyskusja o krzyżu w Sejmie, to co pan powie? No a co ja mogę powiedzieć? Krzyż w Sejmie był i nikomu on tam nie przeszkadza. Jaki no ma właśnie, problem? No właśnie, komuś przeszkadza, pani Magdalenie Biejat. Część polityków lewicy ma dzisiaj coś takiego, że kiedy ich pytamy, co jest w Polsce najważniejsze, to oni mówią, najważniejsze są zasady. Wtedy mówimy tak, to skupmy się, zróbmy szeroką koalicję, od konserwatystów, chadeków, aż po lewicę, po to, żeby w Polsce przywrócić normalne funkcjonowanie konstytucji, żeby nie było takich historii, jak myśmy dzisiaj omawiali, wokół prezesa Najwyższej Izby Kontroli, żeby rząd był lepiej przygotowany. Ale wtedy, jak oni mówią, dobra, to robimy, to natychmiast wyskakują ze swoją agendą jakąś super ideologiczną. Ja tego nie przyjmuję do wiadomości. Albo umawiamy się szeroką ławą od lewicy do centrum, że dzisiaj najważniejsze w Polsce jest przywrócenie normalnych reguł gry, przywrócenie praworządności, żeby każdy obywatel miał poczucie sprawiedliwości, przywrócenie normalnego funkcjonowania konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego, normalnych mediów publicznych, a później zaczynamy dyskusje ideologiczne. A niektórzy ludzie są kompletnie nieodpowiedzialni. Dostaną mikrofon, od razu swoje pchają. Ale w 2012 roku, jak toczyła się też dyskusja wokół zdjęcia krzyża w Sejmie, głos zabrał, zdaje się, ksiądz Boniecki wtedy, który powiedział, że jeżeli komuś ten krzyż przeszkadza, to nie powinien tam wisieć, bo nikt nie musi patrzeć na to, co mu przeszkadza. Ja już powiedziałem, krzyż wisi i powinien wisieć. Nie ma powodu, żeby nie ma dzisiaj żadnego istotnego powodu, żeby wokół tej sprawy robić główną oś dyskusji politycznej w Polsce. Czy ma pan faworyta swojego w wyborach, znaczy prawyborach w Platformie Obywatelskiej? Ja wiem, że pan nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, ale czy Małgorzata Kiewa, ja jestem trochę w najlepszym, tego słowa znaczeniu w gościach w Platformie, więc staram się tak nie szarogęsić przed sobotą i tak zachowuję dystans. Wygląda na to, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie miała więcej tych głosów spośród elektorów. Powiem pani tak, jak już tak o krzyżu mnie pani pytała, jest w Biblii takie zdanie, że kto we łzach sieje, w radości zbierać będzie. Ja myślę, że uruchomiły się w Polsce takie procesy, że kandydat Platformy Obywatelskiej, kandydatka albo kandydat, ma naprawdę szansę na to, żeby zostać prezydentem. I trzeba do tej soboty dojść. Platforma wybierze jako najistotniejsza siła opozycyjna swoją kandydatkę lub kandydata. To będzie spośród tych dwóch osób. Wie pani, w tych wyborach liczy się pewna mechanika wyborcza, którą wszyscy znamy. Ona polega na tym, że trzeba wejść do drugiej tury. Do drugiej tury wejdzie na 99%. Zawsze coś się może zdarzyć. Kandydat Platformy Obywatelskiej, jestem o tym przekonany. I rozgrywka jest w drugiej turze. I dlatego będzie trudno Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi zabłysnąć w tych wyborach. Jacek Jaśkowiak twierdzi, że ma większe szanse w drugiej turze niż Małgorzata Kidawa-Błońska.
Jeżeli bo jest bardziej wyrazisty. Jeżeli uruchomi się ta tendencja, o której mówiłem, pewnego gniewu społecznego, jeżeli będą się rozwijały, będzie rozwijała ta wojna wewnątrz obozu władzy, okaże się, że są okoliczności zupełnie nieoczekiwane, które bardzo sprzyjają kandydatowi Platformy Obywatelskiej i w drugiej turze to będzie już kandydat opozycji. I jeszcze raz mówię, ci, którzy mają wątpliwości, idą na wybory z taką kwaśną miną, trzeba im powiedzieć, kto we łzach sieje, będzie zbierał w radości. Może być zupełnie nieoczekiwanie. Zahaczyliśmy tutaj również o temat Nobla dla pani Olgi Tokarczuk i o tej reakcji, która nastąpiła. Zaskoczyło to pana? Zaskoczyła mnie gwałtowność ataków na Olgę Tokarczuk. To było jakby takie kontrkulturowe, bo my w Polsce mamy taką tradycję tych nobli literackich, których mamy najwięcej i na końcu się okazuje, że najlepsi jesteśmy w literaturze. Coś to o nas mówi. Ale u nas się to szanowało dotychczas, prawda? Nie była taka niepisana umowa, że jeżeli ktoś dostaje Nobla z literatury... To był co najwyżej chłodny dystans. To najwyżej był chłodny dystans, gdzieś tam jakieś krytyczne uwagi. A teraz pojawiły się emocje i rozumie to pan. Wie pani co, to jest kwestia bezwstydu. Ludzie są bezwstydni po prostu. Bo nie krępują się takich zachowań kontrkulturowych. Mi się to bardzo nie podobało. Ja widziałem, że w mediach społecznościowych i z góry, przepraszam, to nie jest ocena żadnych osób, tylko zachowań. Znaczy oni uważają, że są odważni i odważnie wyrażają swoją opinię. Wie pani co, robili to także niektórzy moi znajomi. Dlatego chcę, żeby wyraźnie zabrzmiało, że ja nie oceniam ich, tylko ich zachowanie. Mi się to wydaje takim prowokowaniem do bezwstydu. Jednak Olga Tokarczuk ma swój dorobek. Komuś się może podobać, komuś nie podobać. Nie ma obowiązku, żeby się każdemu podobało. Ale też na przykład ten bezwstyd obozu władzy, że tak długo czekali, żeby jej pogratulować, że nie ma w tym tej serdeczności, tej spontaniczności. Takie urzędalstwo w tym gratulowaniu. No prezydent. Prezydent na końcu zrobił ten portret. Chwała Bogu. Prezydent czasem coś dobrego zrobił, ale zawsze za późno i to wszystko potem już tak nie ma znaczenia. Ale dobrze, że zrobił. Już nie peplam. Po prostu dobrze, że dał ten portret i wreszcie napisał coś tak od serca bardziej. Po prostu te urzędalskie gratulacje. No, przecież każdy intuicyjnie potrafi odczuć te gratulacje, które składa Breżniewianowi Pawłowi II od serdecznych gratulacji, prawda? Trzeba się zdobyć na te kilka serdecznych słów. I to właśnie może na finał, bo widzę, że pani chce kończyć. Ta czułość to jest minimum, czego dzisiaj potrzeba. Troszkę tej czułości. Ale komu potrzeba? No, wszystkim nam. I tutaj trzeba było, żeby przedstawiciele obozu władz dali taki przykład. Niekoniecznie wszyscy przeczytają grube księgi jakubowe, ale fajnie, że Polka jest tak wysoko, że o Polsce wszyscy usłyszeli. W szczegółach możemy się nie zgadzać, ale te kilka dni dajmy sobie trochę święta. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Żeby już nie powiedzieć, mi się nieraz myli z europejską. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my widzimy się za tydzień.